Cześć, witajcie. Z tej strony Kasia i Łukasz, podróżowanie, podróżowanie przez V. W dzisiejszym odcinku podzielimy się z Wami miejscami, krajami, które naszym zdaniem warto odwiedzić, jeżeli się jedzie tam kamperem lub campervanem. Gdzie jechać, szczególnie na pierwszą podróż? To pytanie pojawia się w rozmowach z Wami, w wiadomościach, chyba najczęściej poza kwestiami technicznymi. Więc pomyśleliśmy, że poniekąd z okazji tego, że już 5 lat mieszkamy w drodze i udało nam się w tym czasie przejechać wszystkie kraje Unii Europejskiej i kilka krajów poza Unii, możemy zrobić takie krótkie podsumowanie i opowiedzieć Wam właśnie o krajach, które naszym zdaniem najbardziej nadają się do van life'u. Jakby pod uwagę bierzemy przede wszystkim kwestie, jak jest z nocowaniem na dziko, jak jest ze znajdowaniem serwisu, jak lokalsi przyjmują właśnie nas, van life'ersów. Także dzisiaj zbierzemy właśnie te wszystkie informacje i mamy nadzieję, że znajdziecie tam inspiracje do swoich własnych podróży. Będzie to 5 krajów na 5-lecie podróżowania. Zaczynamy. A, udało się równocześnie. No, jesteśmy tacy sami. Dobra. Pierwszym krajem, który chcielibyśmy Wam polecić na van life'owanie lub campingowanie, karawaningowanie, to Turcja. Turcja skradła nasze serca, a dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że już w niewielu krajach można podróżować i biwakować i van life'ować, odczuwając taką wolność. My czuliśmy się tam mile widziani, ludzie się z nami witali, uśmiechali, nikogo nie dziwiło to, że my rozkładamy krzesełka, stoliki, że stoimy sobie gdzieś na dziko. Jeśli ktoś nas zobaczył, to raczej wzbudzaliśmy zainteresowanie i właśnie taką chęć powitania nas, zaglądnięcia do kampera, zapytania, co tutaj robimy. Z tego, co zauważyliśmy, Turcy bardzo lubią spędzać czas właśnie na świeżym powietrzu. Wielokrotnie widzieliśmy, jak z bagażników zwykłych osobówek wyciągali krzesełka, zestawy do parzenia herbaty i udawali się z nimi do lasu, nad wybrzeże, ale też widzieliśmy dokładnie takie same sceny w środku miasta. Na trawnikach rozkładali właśnie swoje zestawy do kempingowania i w ten sposób siedzieli, rozmawiali, jedli, pili herbatkę i tak spędzali wolny czas. W związku z tym to, że my tak spędzamy wolny czas, w ogóle ich nie dziwi. Drugim aspektem jest to, że Turcja jest po prostu olbrzymia. Turcja ma 5000 km wybrzeża, więc naprawdę jest gdzie się ulokować. Nie odczuwa się, że jest tam dużo kamperów. Mimo że tych kamperów spotkaliśmy sporo, to naprawdę na tej wielkiej przestrzeni wszyscy gdzieś tam się umiejscawiamy, także nie jesteśmy jakby w jednym miejscu. No i ta wielka przestrzeń też jest olbrzymim plusem, ponieważ jest co zwiedzać, jest co oglądać. Turcja jest bardzo różnorodna, jest to przepiękny kraj, ma i właśnie bardzo różne wybrzeża. Wschodnia część różni się od zachodniej. Są takie centra turystyki, ale też są miejsca zupełnie oddalone w przyrodzie, w naturze. Do tego bardzo dużo ruin. No naprawdę każdy znajdzie tam coś fajnego do roboty. To, o czym jeszcze muszę wspomnieć, to przepyszna kuchnia, bardzo różnorodna, ale jednak tych dań jest tam naprawdę sporo, więc jest co próbować, jest co smakować i jest tanio, więc tak naprawdę nawet tam nie trzeba specjalnie dużo gotować we własnej kuchni, bo można stołować się na mieście. Kilkadziesiąt rodzajów kebaba. Bardzo dobrego kebaba. Jak wygląda serwis kampera, czyli nalewanie i wylewanie wody i kasetki? Otóż nie jest to tak rozwinięte jak w Europie. Nie ma takich kamper stacji, gdzie można przyjechać, nalać wodę, wylać wodę, tam za euraska, coś w tym stylu. Jest kilka może na cały kraj tego typu miejsc, natomiast bardzo dużo jest kraników z pitną wodą. Po całej Turcji znajdziecie mnóstwo po prostu kraników, gdzie można z siebie zaczerpnąć sobie wody. Bardzo dużo jest też toalet publicznych, do których można wylać kasetkę. Natomiast szarą wodę wylewaliśmy my najczęściej na myjniach samoobsługowych, których też jest ogromna ilość. Mam wrażenie, że wszyscy Turcy jeżdżą czystymi samochodami, ponieważ na każdej stacji benzynowej jest myjnia. I też na każdej stacji benzynowej jest kran i wąż, którym oni myją te samochody i można tą wodę sobie po prostu nalać do zbiornika, więc my nie mieliśmy żadnego problemu z nalewaniem wody, wylewaniem wody, wylewaniem kasety. Było to mniej komfortowe niż w Europie, bo trzeba było jechać w kilka miejsc, natomiast można było to zrobić całkowicie za darmo. Warto dodać też, że na każdym, prawie każdym placu zabaw oraz na większości parkingów przy morzu i przy tam, gdzie po prostu
plażuje, zatrzymuje się przy plaży. Na takich parkingach są toalety i w tych toaletach też jest dostępna woda i tam też jest możliwość wylania kasety. W całej Turcji są toalety takie z dziurą w podłodze, więc wylewanie kasety jest bardzo łatwe, plus w każdej toalecie jest też kranik z wodą, ponieważ oni nie używają papieru toaletowego, tylko tą wodę, więc jest to dla nas, osób, które wylewają tą kasetkę, to jest duże udogodnienie, ponieważ można od razu sobie ją wypłukać na miejscu w kabinie. Jeśli chodzi o ceny, to na pewno będziecie mile zaskoczeni, jest dużo taniej niż w Polsce. Na tą chwilę cena diesla to około 4,11 zł, w związku z czym ceny żywności też są niewysokie. No i tak jak wspomniałam we wstępie, my bardzo dużo jadaliśmy na mieście, bo właśnie te jakby jedzonko nie jest drogie. Jeżeli chodzi o bankomaty i płatności na miejscu, to tak, można płacić kartą. W większości miejsc można płacić kartą. Oczywiście wiadomo, są takie wioski i miejscówki, gdzie lepiej zapłacić gotówką, ale są też bankomaty, bardzo dużo bankomatów. Bank pocztowy daje bezpłatne wypłaty dla użytkowników karty Revolut. Nie wiem, jak jest z innymi bankami. No i warto po prostu zabrać ze sobą kartę walutową, na przykład Revoluta albo jakąś inną, jeżeli korzystacie z jakiejś innej. Jeżeli pracujecie przez internet, to radziłbym zainstalować sobie VPN, czyli takie szyfrowane połączenie, ponieważ internet w Turcji jest kontrolowany przez państwo i niektóre strony po prostu nie działają. Teraz przez chwilę chciałbym wam zarekomendować usługi NordVPN. Jest to firma, która jest najbardziej znana na rynku VPN-ów i parę razy na przestrzeni lat już reklamowaliśmy tutaj na kanale Podróżowanie właśnie usługi NordVPN-a. Jeżeli skorzystacie z naszego linku, to po prostu zapłacicie dużo mniej, aniżeli byście weszli normalnie na ich stronę. Ponadto, korzystając z naszego linku, otrzymujecie też 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeżeli nie będziecie zadowoleni z tej usługi albo nie będziecie z niej korzystać, to wystarczy się do nich zgłosić i otrzymacie pełen zwrot pieniędzy. Co daje korzystanie z NordVPN-a? No przede wszystkim otrzymujecie wolność korzystania z internetu, możecie otwierać wszystkie strony, które chcecie, zabezpieczone strony przy okazji, ponieważ połączenie jest szyfrowane, połączenie jest zabezpieczone, nikt nie śledzi waszego ruchu w internecie, ponadto nikt nie może się włamać na wasz komputer. Jeżeli jesteście podpięci pod publiczne Wi-Fi, możecie korzystać z Netflixa i oglądać seriale niedostępne na przykład w Polsce, czy na przykład w Turcji. Ponadto dostęp do bankowości internetowej, wszystkich stron internetowych, można rezerwować tańsze bilety lotnicze, tańsze noclegi na Bookingu. W ogóle Booking.com nie działa w Turcji, więc jeżeli chcielibyście sobie zarezerwować hotel albo jakiś apartament w Turcji, będąc w Turcji, to po prostu konieczne jest połączenie się poprzez VPN z innym zewnętrznym adresem. Także no, mnóstwo jest zastosowań VPN-ów i to jest taka usługa, którą warto mieć, jeżeli się podróżuje, pracuje i korzysta dużo z internetu. Nie przedłużając, wysyłam was na stronę NordVPN, kliknijcie sobie w ten link, który jest pod spodem i w przypiętym komentarzu i poznacie aktualną ofertę, będziecie mogli sobie z niej skorzystać. My przed wyjazdem do Turcji mieliśmy wiele obaw. No jest to kraj muzułmański, jest to kraj położony na kontynencie azjatyckim, więc wydaje się, że jest daleko i że będzie bardzo arabski, ale nasze doświadczenie podpowiada nam, że nie ma się czego bać i że te wszystkie obawy są niesłuszne, ponieważ Turcja jest bardzo blisko do Europy. Oni kochają Europejczyków, oni się czują częścią Europy, mają aspiracje, żeby być częścią Unii Europejskiej, w związku z czym warto tam pojechać właśnie dlatego, że poznacie trochę takiej egzotyki, trochę orientu, ale to wszystko będzie podane w bezpieczny, europejski sposób. Jeśli chcielibyście się tak gruntownie przygotować przed wyjazdem, no to mamy wam do polecenia książkę, być może, którą już słyszeliście. Turcja z dzieckiem na dziko. Jest to książka busem przez świat. Bardzo fajnie napisana. Znajdziecie tam porady właśnie, no jak podróżować przez Turcję i polecenia fajnych, ciekawych miejsc. Jest tam opisane też spotkanie z nami, także chciałam się pochwalić. I też, jeżeli nie macie dziecka, to tutaj też możecie przeczytać tą książkę, ponieważ no, części, gdzie pojechać, co robić, jeść i tak dalej, tutaj też są opisane, bez względu na to, czy macie, czy nie macie dziecka. A drugą książkę, którą chciałam wam polecić, to reportaż, który opisuje obecną sytuację polityczno-społeczną. Książka ma tytuł Wojownicy o szklanych oczach. To świetna lektura. Jakby trudna troszeczkę, bo jest tam dużo takich wątków no, poważnych, ale warto ją przeczytać, żeby wiedzieć, jak właśnie żyją współcześni Turcy. Thank you.
drugi kraj, który chcielibyśmy polecić Waszej uwadze, to Albania. W Albanii byliśmy 2 albo 3 lata temu i mimo, że obawialiśmy się na początku wjazdu do niej, to zaraz potem się w niej po prostu zakochaliśmy. Przede wszystkim pokochaliśmy swobodę, z jaką mogliśmy wyszukiwać tam miejscówki na dziko i korzystać z nich. Pokochaliśmy Albanię za życzliwość i gościnność mieszkańców, za wspaniałe wybrzeże, a także za góry i za inne cudowne miejscówki, zarówno na dziko, jak i miasta, bo zarówno Tirana bardzo nam się podobała i bardzo dobrze się tam czuliśmy, ale też pomniejsze miasteczka jak Gjirokastra czy miasto Tysiąca Okien. Tam jest taka bardzo specyficzna i lokalna architektura, także naprawdę jest tam co robić, jest co odkrywać, jest co zwiedzać i z czego korzystać. Albania to jest taka tańsza Chorwacja. Mają cudowną linię brzegową, piękne plaże, dostęp do Adriatyku, ta sama woda co w Chorwacji, są pyszne ryby. Z tym, że no wszystkie ceny są dużo niższe niż w Chorwacji. Więc jeżeli jesteście, powiedzmy, miłośnikami Chorwacji, to warto, żeby w tym roku na przykład albo przyszłym pojechać dalej do tej Albanii, dać jej szansę i zanim oni też podniosą ceny, skorzystać sobie z tych dóbr, nie przepłacając po prostu za to. Jak wygląda serwisowanie kampera? Otóż nie jest to tak znowuż rozbudowane jak w Europie. Mam na myśli te kraje Unii Europejskiej, więc to wszystko jeszcze tam raczkuje, ale nie było dużego problemu z nalaniem wody, wylaniem wody. Jest dosyć dużo takich pseudo-kempingów, takich placów przy domu i bardzo dużo też restauracji udostępnia swój parking, możliwość zatrzymania się na noc i skorzystania z toalety, wylania kasety, nalania wody. Zobaczycie, zresztą po drodze będą takie znaki. Na Park Fortnite są też miejscówki pozaznaczane z wodopojami, gdzie można się po prostu podłączyć do wody. Jest to najczęściej pitna woda, dobra woda, jakaś źródlana nawet, więc można, z tym, że nie jest to takie zautomatyzowane jak w Europie, że przyjeżdżasz, rzucasz monetkę i tam wylewa się woda, nalewa się woda. Tam to wszystko trzeba robić, że tak powiem, tak na raty. Trzeba trochę wylać wodę tu, potem gdzieś podjechać, wylać kasetkę, ale nie mieliśmy z tym większego problemu. Jeżeli chodzi o spanie na dziko i legalność spania na dziko, to jest to kraj jeden z niewielu w całej Europie, gdzie można legalnie spać na dziko bez żadnych obostrzeń. Są tylko 3 zakazy. Nie można spać w parkach narodowych, w pobliżu budynków rządowych oraz na prywatnych działkach bez zgody właściciela. Jest dużo miejscówek pozaznaczonych na Park Fortnite. Poza sezonem można spać na plaży i nic się nie stanie, żaden miejscowy nie zadzwoni po policję, a nawet jeżeli policja przyjdzie, to po to, żeby przywitać albo sprzedać nam bimber, bo my taką sytuację też mieliśmy, gdzie spaliśmy na kilka dni na plaży i przyszedł policjant po kilku dniach i chciał nam sprzedać bimber. Cena paliwa na ten moment wynosi 7 zł 8 groszy, jest to cena za diesla. A jeśli chodzi o ceny żywności, no są one tańsze niż w Polsce. Pamiętam, że właśnie to miało też swój olbrzymi urok, bo znowu można było często korzystać z restauracji i z knajp i to nie było bolesne dla naszego portfela, więc pamiętam, że dużo z tego korzystaliśmy. A to, co było bardzo fajne, to Albania jest taką, kuchnia albańska jest taką wypadkową kuchni bałkańskiej, kuchni włoskiej, tureckiej, trochę tureckiej, więc tam naprawdę można popróbować bardzo fajnych smaków. Jeśli chodzi o książki, no to niestety nie mamy jakiegoś przewodnika do polecenia, ale bardzo serdecznie polecamy książkę Błoto słodsze niż miód, która jest smutną książką, bo opisuje czasy komunistyczne. Do lat 90. Albania była no, bardzo, bardzo zamkniętym krajem właśnie pod ciężkim reżimem komunistycznym, ale warto o tym wiedzieć, bo to też tłumaczy, dlaczego Albania wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej. To tłumaczy, skąd tam się wzięło te 500 000 bunkrów. Warto ją przeczytać. Kraj numer 3, Hiszpania. Przede wszystkim chcielibyśmy polecić Hiszpanię z tego względu, że ma ona 260 słonecznych dni w roku, a w Andaluzji, czyli w takim najbardziej wysuniętym na południe regionie, tych dni jest nawet 300. Także Hiszpania na pewno jest jednym z ulubionych miejsc kamperowców Europy, jeśli chodzi o zimowanie.
Oprócz tego mamy do dyspozycji 8000 km linii brzegowej i jest to bardzo zróżnicowana linia brzegowa, ponieważ mamy północ kraju i południe. Także naprawdę jest co robić, jest w czym wybierać, jest z czego korzystać. Ale to nie wszystko, bo Hiszpania jest ogromnym krajem i chyba najbardziej zróżnicowanym krajem w Europie, przynajmniej my tak to czujemy, bo Hiszpania ma do zaoferowania również wspaniałe góry, gdzie, uwaga, można nawet zjeżdżać na nartach czy na snowboardzie. W Hiszpanii znajdziemy przepiękne lasy i parki narodowe. W Hiszpanii znajdziemy nawet pustynie. No i przede wszystkim cudowne, piękne, bardzo zróżnicowane miasta, bo jak wiemy, Hiszpania ma też taki bardzo mocny podział na różne regiony, które mają bardzo silną tożsamość, więc no, znajdziemy tam wspaniałe też obiekty kulturowe i też różnego rodzaju festiwale. Co więcej, pyszne jedzenie, bardzo dobre wino, no i niesamowita właśnie historia i kultura. Jak wygląda serwis kampera? Otóż serwis kampera w Hiszpanii wygląda tak jak z marzeń. Życzyłbym sobie, żeby w całej Europie i na całym świecie były takie miejscówki. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie można za darmo lub za drobną opłatą wylać wodę, nalać wodę, wylać kasetkę. Miejsc jest setki, nie tysiące. W mniejszych miejscowościach, dużych miejscowościach, do tego mnóstwo kamper placów, bardzo dużo kempingów różnorodnych, od tanich, średnich, drogich, dla dzieci, dla dorosłych, dla nudystów, dla starych, dla młodych, dla wszystkich. Po prostu są bardzo, nigdzie chyba nie ma tak dużo kempingów, tak różnorodnych i ciekawych jak w Hiszpanii. Ponadto bardzo duży dostęp do pralni automatycznych, więc można sobie z łatwością zrobić pranie, bo taka pralnia, gdzie się zanosi pranie i wrzuca monetkę, wrzuca pranie, to są nawet w takich wsiach, takich malutkich miejscowościach, gdzie nawet kościół jest zamknięty, ale pralnia jest otwarta, więc jest to bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o legalność spania na dziko, to wszystko zależy od regionu. Niektóre regiony wprowadzają już zakazy kampingowania i biwakowania, ale w większości jest na kraju, a kraj ten jest bardzo duży, można spać na dziko bez żadnego problemu, tylko trzeba uważać na to, żeby nie biwakować na parkingu, a biwakowanie to jest wyjmowanie krzeseł na zewnątrz, palenie grilla, otwieranie markizy, otwieranie okien, gotowanie w środku, gdzie się wydobywają zapachy na zewnątrz, nawet wysunięcie schodka, po którym się schodzi do kampera lub wychodzi, to już jest oznaka biwakowania. Więc można na parkingu parkować, można spać w samochodzie, ale oficjalnie w wielu miejscach nie można biwakować. Tak samo nie wolno rozwieszać prania pomiędzy kamperem i drzewem, albo po prostu pomiędzy drzewami. To też jest traktowane jako biwakowanie i policja może zwrócić uwagę albo nałożyć mandat. My nie dostaliśmy, jeszcze nie słyszeliśmy, żeby ktoś dostał z naszych znajomych mandat w Hiszpanii. No ale mówię wam, jak jest oficjalnie, żebyście wiedzieli w tyle głowy, że ktoś to kontroluje. Jedyna rzecz, przed którą musimy was przestrzec, to stawanie na dziko w Barcelonie i w Walencji. Tam grasują szajki, złodziei, skupiają się na kamperach i tam policja nie jest, że tak powiem, skora do pomocy, więc gdybyście się wybierali do tych dwóch miast, to nie stawajcie na parkingach publicznych czy na miejscówkach na dziko, tylko wybierzcie parkingi strzeżone albo kempingi. Jeśli chodzi o ceny żywności i paliwa, to litr diesla na ten moment kosztuje około 6,41 zł. A jeśli chodzi o ceny żywności, to Łukasz sprawdził w takiej porównywarce cen w Unii Europejskiej i tam było wskazane, że ceny żywności są około 30% droższe niż w Polsce. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że to też zależy od wyboru sklepów, w jakich kupujemy. W Hiszpanii jest dosyć dużo dyskontów spożywczych i tam jest całkiem tanio. Powiedziałam, że porównywalnie jak w Polsce. I to, co jest najważniejsze dla wielu ludzi, to, że w Hiszpanii znajdziemy bardzo dobre i bardzo tanie wino. A jeśli chodzi o książkę i inspirację, to w tym miejscu chciałabym polecić nasze książki Wielki Wóz oraz Drogę. Tam dosyć sporo miejsca poświęcamy właśnie miejscówkom, które odwiedziliśmy w Hiszpanii. Także jeśli potrzebujecie jakiejś inspiracji, to zapraszamy do nas. Kolejny kraj, który znajduje się na naszej liście, to Norwegia. Jest to kraj, który posiada na pewno najpiękniejsze trasy widokowe i w ogóle, no moim zdaniem, najpiękniejsze krajobrazy. Żaden inny kraj tak bardzo mnie nie zachwycił, bo tam są i piękne fiordy, i góry, jeziora, morza, lasy.
a także to, jak właśnie Norwegowie traktują tą naturę z olbrzymią miłością, z szacunkiem, także tam nie znajdziemy żadnych zanieczyszczonych czy zaśmieconych miejsc, ale równocześnie to, co jest też wspaniałe, to to, że tam panuje prawo Allemansraten, które oznacza, że ziemia należy do ludzi, co daje nam wszystkim prawo korzystania z niej. Możemy łowić ryby, pływać po jeziorach, zbierać grzyby i praktycznie wszędzie dowolnie na dziko się zatrzymywać. Oczywiście są tam pewne wyjątki. Nie możemy korzystać jakby z ziem, które są ogrodzone i należą do prywatnych rąk. Musimy też oczywiście uważać na znaki, ponieważ Norwegia staje się bardzo popularnym turystycznie miejscem i kierunkiem, bardzo chętnie wybieranym przez kampery. Dlatego w tych najbardziej popularnych miejscach pojawiły się już znaki zakazu kampingowania, ale z tego, co wiemy od naszych znajomych, wciąż jest bardzo wiele terenów, które można odwiedzić i w których można zatrzymywać się na dziko. To, co jeszcze jest bardzo ważnym aspektem, to to, że Norwegia jest super bezpiecznym krajem. Także tam możecie spokojnie jechać z dzieciakami, ze zwierzętami. Norwegowie wykazują się taką bardzo wysoką kulturą osobistą, a także olbrzymim zaufaniem społecznym. Nasi znajomi, którzy tam mieszkają, powiadali nam, że na przykład w pociągach bywa tak, że ktoś zostawia laptopa i idzie do łazienki. Albo Norwegowie nie zamykają nawet drzwi od domu, także naprawdę można tam się czuć bezpiecznie. Jeśli chodzi o serwis kampera, to nie będziecie mieć z tym najmniejszych problemów. Sieć serwisów jest bardzo dobrze rozwinięta i są to zarówno takie serwisy przy stacjach benzynowych albo takie wolnostojące, ale również możecie korzystać z kempingów, których w Norwegii nie brakuje. Wszystkie te miejsca znajdziecie oczywiście na Park4Night. Jeśli chodzi o ceny, to cena za diesla na ten moment wynosi około 7,35 zł. A jeśli chodzi o żywność, nie podam Wam tutaj procentowego zestawienia z Polską, natomiast jedno jest pewne, jest bardzo drogo. Zarówno jedzenie, które jemy na co dzień, jak i alkohol, papierosy, produkty domowego użytku, wszystko tam jest dużo, dużo droższe, więc to, co polecamy, to zrobić duże zapasy w Polsce, zabrać ze sobą makarony, ryże, sosy pomidorowe i przede wszystkim dużo alkoholu. Co więcej, w Norwegii nie ma tanich dyskontów spożywczych, nie znajdziecie tam Lidla. Dlatego polecamy właśnie zrobić duże zakupy takiej spożywki, która jest długoterminowa i wtedy bez problemu, nawet długą wyprawę, przeżyjecie, nie wydając zbyt wielu pieniędzy. Jeśli chodzi o książki, z którymi warto się zapoznać przed wyjazdem, to odsyłamy do naszych przyjaciół z Northside Blog. Oni stworzyli kilka tras kamperowych właśnie po Norwegii, a także dzielą się swoim doświadczeniem, ponieważ oni tam mieszkali przez kilka lat. Przez kilka lat także jeździli właśnie kamperem po Norwegii, także wszystko, co chcecie wiedzieć o Norwegii, znajdziecie u nich. Linki pod spodem. I na koniec ostatnim krajem, który chcielibyśmy Wam polecić, jest, uwaga, Bośnia. Bośnia i Hercegowina. Długo zastanawialiśmy się z Kasią, co ma być na tym piątym miejscu. Czy ma to być Serbia, czy Włochy, ale wybraliśmy Bośnię, ponieważ Bośnia jest jeszcze nieodkryta. To jest kierunek, do którego bardzo mało osób jeździ. No, po prostu się ludzie boją też jeździć do Bośni. Jeszcze tam pamiątki po wojnie i ta infrastruktura jest taka nie do końca kamperowa infrastruktura, nie jest w ogóle rozwinięta, ale Bośnia jest pięknym krajem, który ma bardzo dużo do zaoferowania, bo i góry, i jeziora, i parki narodowe, po których mało kto chodzi, więc jeżeli jesteście takimi osobami, które lubią odkrywać, to właśnie Bośnia jest dla Was do odkrycia. W Bośni jest też Medjugorje, czyli miejsce, gdzie pielgrzymują co roku miliony ludzi po to, żeby przeżyć przemianę duchową. I jest to miejsce, które no, jest nam bliskie naszemu sercu i do którego też zachęcamy, żebyście podjechali, jeżeli będziecie w Bośni. Jak wygląda serwis kampera? No niestety nie ma żadnej infrastruktury kamperowej, nie ma punktów, gdzie można byłoby za darmo nalać i wylać wodę. Takich punktów znanych z Europy, natomiast życzliwi mieszkańcy Bośni na pewno użyczą Wam i wody, i możliwości skorzystania z toalety. Na stacjach benzynowych można nalać wodę, wylać kasetkę. Tam też są te toalety podobne jak w Turcji, gdzie po prostu na podłodze jest dziura i tam się wylewa tą kasetkę. Trochę trzeba kombinować z tym serwisem, ale da się to zrobić. Można też podjechać na kemping, których jest niestety bardzo niewiele. Nawet na Park4Night wczoraj sprawdzałem, to tych kempingów jest garstka, kamper placów jest niewiele, no ale to się, że tak powiem, wszystko rodzi. Ale jeżeli jesteście odkrywcami, to odkryjecie też, gdzie można tą wodę wylać i nalać. Legalność spania na dziko. Otóż i oficjalnie nie można spać na dziko, natomiast nikt tego specjalnie nie sprawdza, nie respektuje. My spaliśmy wielokrotnie. Raz
nas przyjechała policja w nocy, spisali nasze numery rejestracyjne i pojechali, nie było żadnych problemów. Tam jest też takie prawo, to wam tylko tak informuję, żebyście wiedzieli o tym, że oficjalnie trzeba się zarejestrować na komisariacie policji, jeżeli przebywacie w danym miejscu dłużej niż 24 godziny. Nie wiem, czy to sprawdzają, ale wyczytałem, że takie coś istnieje, natomiast doświadczeń osób, które podróżowały po Bośni, nikt się nigdy nie rejestrował w takim komisariacie. My też się nigdy nie rejestrowaliśmy, a spędziliśmy kilka tygodni w tej Bośni i nie było żadnych problemów z tym. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu takie martwe prawo. Ceny żywności, ceny paliwa 5,66 za diesla, więc cena jest dosyć dobra, jak na obecne warunki. Jeżeli chodzi o ceny jedzenia, to są dużo niższe niż w Europie i na pewno dużo niższe niż w Polsce. No i na koniec książka, którą chciałbym wam polecić. Otóż tutaj znowuż polecę książki najwspanialszej pisarki vanlife'owej, czyli Katarzyny Gawlas, mojej cudownej, wspaniałej żony. Chodzi o książkę Droga i Wielki Wóz. I w Wielkim Wozie jest opisana nasza przygoda, bo pierwsza nasza podróż była właśnie do Bośni i Hercegowiny. Tam jest opisane, jak to wszystko wyglądało od kuchni, miejsce, gdzie odwiedziliśmy, oraz w drodze też jest odniesienie do Bośni i Hercegowiny, ponieważ również tam byliśmy. Więc zachęcam was, żebyście zaopatrzyli się w te książki. Wersji papierowej Wielkiego Wozu już nie ma, jest tylko wersja elektroniczna, ale ta wersja elektroniczna kosztuje tylko złotówkę, jeżeli kupujecie drogę w wersji papierowej. Więc zachęcam was do odwiedzenia naszego sklepu vanlifepolska.pl. To tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że zainspirowaliście się nowymi pomysłami na kierunki podróży kamperowej. Przyznajcie, że Bośnia i Hercegowina, nie spodziewaliście się tego. I napiszcie nam koniecznie w komentarzu, jakie jest wasze top 5 albo top 3, albo który kraj was pozytywnie zaskoczył i który chcielibyście polecić znajomym. I prosimy was, żebyście podesłali właśnie swoim znajomym ten film. Jeżeli macie znajomych, którzy zastanawiają się, gdzie pojechać na wakacje, gdzie pojechać na zimę, swoim kamperem, czy swoim, czy wypożyczonym, czy waszym kamperem, który pożyczają od was, to wyślijcie im ten filmik, czy na Facebooka, czy po prostu link, żeby sobie obejrzeli i zainspirowali się też do właśnie tych krajów pięknych, które wymieniliśmy. Ja jeszcze na koniec chcę dodać, że o tych wszystkich krajach mówimy ze swojego doświadczenia, a to oznacza, że na naszym kanale w historii, w dawnych filmach znajdziecie relacje z tych krajów. Więc jeśli któryś was zainteresował, chcielibyście zobaczyć, jak tam się vanlife'uje już tak bardziej szczegółowo i co warto zobaczyć, to bardzo serdecznie polecamy wam nasze vlogi. Ja pod spodem w opisie dodam playlisty do każdego kraju, więc będziecie mogli sobie zobaczyć wszystkie vlogi z Albanii, wszystkie z Bośni, wszystkie z Norwegii i wszystkie z Turcji. Tyle. I z Hiszpanii. Nie, tak. Z Hiszpanii. Postaram się z Hiszpanii też wszystkie wybrać. Bardzo chcielibyśmy wam więcej o nich opowiedzieć, ale niestety no forma vloga ma ograniczony czas, więc opowiedzieliśmy wam tylko o najważniejszych aspektach, które zauważyliśmy i których doświadczyliśmy.